W dzisiejszą uroczystość najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Maryja jest nazywana często matką i królową. I kiedy myślimy o Maryi jako matce i królowej, to pewnie jeden z pierwszych obrazów, który przychodzi nam do głowy to choćby ikona jasnogórska, gdzie Maryja trzyma na ręce Pana Jezusa, ale ukoronowana jest jako królowa. Matka i królowa. Takich ikon, takich obrazów jest cała masa. A jednak, dzisiaj Słowo Boże, Ewangelia Świętego Jana, daje nam inny obraz, na to byśmy uzmysłowili sobie, co znaczy, że Maryja jest Matką i Królową. To jest obraz Maryi stojącej pod krzyżem, bo ona jest zawsze najbardziej, jak to tylko możliwe, Upodobniona do Chrystusa. Chrystus na krzyżu jest królem. To nie przypadek w jego życiu, ale krzyż i męka to jest ta godzina, na którą Chrystus przyszedł. On jest wywyższony na krzyżu i z krzyża króluje, i z krzyża przygarnia wszystkich do siebie. A Maryja, która stoi pod krzyżem, tam staje się królową. I tam staje się matką w tym momencie, kiedy traci, po ludzku patrząc, jedynego swojego syna. Kiedy on umiera, mówi: Niewiasto, oto syn Twój, wskazując na Jana, i oto matka Twoja, wskazując Janowi na Maryję. A więc Maryja tu staje się królową i matką. Zobaczcie, że Maryja, kiedy sama mówi o sobie. Do anioła w zwiastowaniu, nie mówi o to ja królowa, ale mówi o to ja służebnica pańska. I to jest dobre, aby przyjrzeć się życiu Maryi i zobaczyć, co to ma znaczyć to bycie matką i bycie królową że to nie chodzi o władanie kimkolwiek, ale o jeszcze większą służbę. Tak jak powiedział Chrystus apostołom w czasie ostatniej wieczerzy. Jeśli ja, pani nauczyciel, wam to uczyniłem, umyłem wam nogi, to tym bardziej wy powinniście umywać nogi sobie nawzajem. Ja nie przyszedłem nikogo zabić, ale przyszedłem, aby służyć, przyszedłem, aby zbawiać. I to samo robi Maryja, ona przychodzi, aby służyć. Kiedy do niej przychodzi Anioł i zwiastuje nowinę, ona natychmiast idzie do Elżbiety, aby służyć. Zobaczcie to macierzyństwo i królowanie ono jest niezwykle związane z cierpieniem, z trudem, kiedy muszą wędrować do Betlejem, a tam nie ma dla nich miejsca, kiedy potem trzeba uciekać przed Herodem, kiedy wracają. Wreszcie, kiedy Jezus zaczyna samodzielnie głosić Ewangelię, wtedy Maryja staje się coraz bardziej Jego uczennicą, tą, która podąża za Nim. Jest matką na zawsze, ale staje się uczennicą, bo zawsze była tą, która słucha słowa Bożego. I kiedy wreszcie pod krzyżem staje się matką wszystkich wierzących, dalej po zmartwychwstaniu trwa razem z apostołami i przywołuje Ducha Świętego i przeżywa zesłanie Ducha Świętego w wieczerniku, choć jest napełniona Duchem Świętym od swego niepokalanego poczęcia. Zobaczcie, tam wtedy ona jest w pierwocinach Kościoła. Jezus tchnie Ducha, już skrzyża, ale to zesłanie Ducha Świętego, potężne, które z przestraszonych apostołów uczyni apostołów dobrej nowiny, ono następuje w Wieczerniku w Pięćdziesiątnice i tam jest obecna Maryja w rodzącym się Kościele. I teraz, żebyśmy zobaczyli jeszcze lepiej, jak Maryja i Kościół są jedno. Otrzymujemy dzisiaj słowa z Apokalipsy św. Jana. Słowo o niewieście, która oczekuje porodzenia dziecka, która jest brzemienna i którą atakuje smok. Ojcowie Kościoła od samego początku w tej niewieście widzieli najpierw Kościół, a potem Maryję. Można czytać i tak. I tak, ten tekst z Apokalipsy. A więc najpierw, kiedy patrzymy Maryja, która oczekuje porodzenia dziecka i smok stanął przed mającą rodzić niewiastą, a skoro porodzi, pożreć jej dziecię. To oczywiście są też opisy prześladowań czy pomysłu Heroda, aby zabić Jezusa. I tej koniecznej ucieczki. Dlatego słowo mówi: porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł rózgą żelazną. Wszystkie narody. I zostało uniesione jej dzieci do Boga i do jego tronu, a ona zbiegła na pustynię. A więc pomimo zakusów szatana, w tym wypadku posługującego się Herodem, Maryi nic się nie dzieje. Ona rodzi Jezusa. Ona go oddaje. Oddaje go w ciągu życia, a ostatecznie na krzyżu. Oddaje swego syna, który zbawia świat. Ale jednocześnie w niewieście jest Kościół, bo Kościół jest brzemienny i rodzi uczniów Chrystusa. My zostaliśmy zrodzeni do wiary i z wiary w Kościele. I ten Kościół jest prześladowany przez złego ducha, przez szatana, który chciałby go zniszczyć. Ponieważ Kościół i Chrystus to jedno. Ale szatan nie może zniszczyć Kościoła, ponieważ Bóg znalazł mu odpowiednie miejsce. Sobór Watykański II, kiedy zatwierdzono konstytucję dogmatyczną o Kościele, tam znalazł się rozdział dotyczący Maryi i nazywa się Maryja w misterium Chrystusa i Kościoła. Bo Maryja jest nieoddzielna nigdy od Chrystusa i jest nieoddzielna od Kościoła. Ona wręcz jest znakiem, jest ikoną Kościoła. Ona cała święta została wzięta do nieba i zapowiada, co się stanie z Kościołem, że Kościół, nawet jeśli dziś grzeszny przez nasze grzechy, ostatecznie zostanie uświęcony i znajdzie swoje spełnienie w niebie. Na liturgii wiecznej, na liturgii niebieskiej. Ale kiedy patrzymy na walkę szatana z niewiastą, smoka z niewiastą, czyli szatana z Maryją i szatana z Kościołem, to akurat dzisiejsza uroczystość pokazuje ją bardzo dobrze. Kiedy król Karol Gustaw X planował wyprawę, aby podbić Rzeczpospolitą. W 1655 roku stawiał tak naprawdę dwa cele przed sobą i trudno powiedzieć, który był ważniejszy. Bo oczywiście to, co dzisiaj mówimy, to że chciał podbić kraje, a z Morza Bałtyckiego uczynić wewnętrzne jezioro szwedzkie. Ale miał też drugi cel, choć może ważniejszy, a tym celem było zniszczenie kościoła katolickiego. I on to mówił wprost. Król Karol Gustaw mówił, że bestią z Apokalipsy jest Kościół katolicki, który ma swoją siedzibę w Rzymie, do końca potem w Watykanie. I mówił Karol Gustaw, a rogiem na łbie tej bestii jest Polska, jest Rzeczpospolita i Kościół katolicki w tym kraju. Więc zamierzam, to były jego słowa. Wyłamać róg bestii. Zobaczcie, pomysł, aby zniszczyć Kościół. Oczywiście też nie trzeba wspominać, że akurat w tej odmianie protestantyzmu Maryja nie liczy się w ogóle. I teraz, kiedy wszedł w lipcu 1655 roku w granicę Rzeczpospolitej, kolejne miasta poddawały się w zasadzie bez walki. To tam dzień, dwa, trzy: Warszawa, Kraków. Wszystko się poddało. To był potop, bo rzeczywiście od lipca do listopada-grudnia prawie wszystkie ziemie były zajęte. I teraz w tym marszu, w którym nikt nie mógł zatrzymać potężnej armii, dochodzą pod jasną górę. Oczywiście dzisiaj badacze próbują ustalić jak najbardziej dokładnie, ilu było obrońców, ilu było atakujących, ale wszystko wskazuje na to. Że na Jasnej Górze było wtedy około 160-170 żołnierzy, nieco szlachty, nieco tych, którzy obsługiwali działa i około 70 zakonników, nie więcej niż 300 osób. I obległa ich armia szwedzka w liczbie około 3000 na ponad miesiąc. I zobaczcie, ta nawała niezatrzymana zatrzymała się w tym miejscu, szczególnie ukochanym przez Maryję. Trudno mówić, że wtedy w duchowej stolicy Polski, bo Jasna Góra dopiero stawała się duchową stolicą Polski. Na pewno stała się nią po obronie w czasie Potopu Szwedzkiego. I teraz zobaczcie, ludzie bardzo jasno to odczytali, że wystarczy niewielu ale oddanych Bogu, oddanych Maryi, aby odwrócić losy tej wojny szwedzkiej, ale też odwrócić losy przegrywanych wojen, czy też ataków złego ducha. I dlatego już 1 kwietnia następnego roku Jan Kazimierz w Lwowie złożył ślubowanie i nazwał, czy też obrał Maryję na królową Polski. A później tak jak na początku wspomniałem, Dopiero w 1924 zostało ustanowione święto, zatwierdzone przez papieża, a jeszcze później Maryja Królowa Polski stała się główną patronką Polski. Zobaczcie, walka szatana z Maryją i szatana z Kościołem toczy się nieustannie. Ten potop szwedzki to tylko tam jeden z maleńkich etapów. Szatan atakuje Kościół od samego początku, od czasów Chrystusa. I teraz Maryja, jako Matka Kościoła, jako szczególny, uprzywilejowany członek Kościoła, ona oprócz bycia wzorem, jest też opiekunką, jest też wspomożycielką, jest tą, która wstawia się za Kościołem przed swoim synem w niebie. A więc również dzisiaj chcemy tak spojrzeć na Maryję, jako wzór. Wzór słuchania Boga, słuchania Słowa Bożego, jako ta, która towarzyszy Synowi we wszystkim, jako ta, która towarzyszy Mu do samego końca aż pod krzyż, jako ta, która jest napełniona Duchem Świętym. Ona jest dla nas wzorem, więc chcemy kontemplować to, co Bóg uczynił w Maryi i chcemy, aby to samo uczynił w nas. Ale druga rzecz to jej wstawiennictwo, jej pośrednictwo. To, że ona przychodzi do Elżbiety, aby jej pomagać. Ona stoi w kanie Galilejskiej, i zanim ktokolwiek się zorientował, mówi synowi: Nie mają wina, a więc z naszymi potrzebami ona przychodzi do Syna, aby on zaradził temu, czego nam brakuje. Kochani, to jest zaproszenie dla nas dzisiaj, abyśmy uczcili Maryję, abyśmy znaleźli w niej wzór ale też abyśmy na nowo do niej przyszli i na nowo przywoływali ją jako naszą pośredniczkę, jako naszą pocieszycielkę. Kiedy Jezus powiedział: Oto Matka Twoja, oto syn Twój, oto Matka Twoja, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, od tej pory Jan wziął ją do siebie. Dzisiaj jest czas, abyśmy my na nowo wzięli Maryję do siebie. Do mojego serca, do mojego domu, do mojej rodziny, do naszej ojczyzny, abyśmy ją przywoływali jako wzór uczennicy Chrystusa, abyśmy się w nią wpatrywali, ale abyśmy też przywoływali jej pomocy. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy też prosić za naszych trzech młodych braci: Iwa, Kacpra i Wojciecha. Aby i oni uwierzyli, że będąc blisko Chrystusa, będąc blisko Maryi, można odwrócić losy świata, można odwrócić niechybną klęskę i można poprowadzić ten świat, czy też oddać ten świat zwycięskiemu Chrystusowi. Kochani, to też zachęta dla nas, abyśmy się nie poddawali, bo siła nie jest w ilości. Siła jest w mocy zaufania Bogu, w mocy naszego zawierzenia Bogu i Jego matce. Tak jak na jasnej górze, wystarczyło tych nawet nie trzystu, aby zatrzymać coś, co wydawało się już nie do zatrzymania, i aby odwrócić bieg historii. Nas jest tu, no nie będziemy mówić ile, ale trochę nas tu jest, trochę jest też na zewnątrz. Wystarczy, byleśmy mieli wiarę, byleśmy mieli zaufanie, byleśmy Bogu oddali nasze życie, życie naszych bliskich i życie naszej ojczyzny. To jest zaproszenie, które Bóg stawia dziś przed nami.